Przywróćmy blask Stadionowi Leśnemu. Pod takim hasłem 10 sierpnia w Olsztynie odbył się 9. festyn sportowo-rekreacyjny. Ideą imprezy było przywrócenie obiektowi dawnej świetności, bo to legendarne miejsce, w którym w 1960 roku Józef Schmidt ustanowił rekord świata w trójskoku. Trenował tu również Władysław Komar, który dwukrotnie bił rekord w pchnięciu kulą. Nie byli to jedyni sportowcy, którzy odnosili tu sukcesy. Uczestniczy również Jerek Kluczek, który był właśnie w roku 60. zdobył szlify olimpijskie tu właśnie na tym stadionie. Wielu, wielu znakomitych zawodników. Marek Jóźwik, Urszula Jóźwik, Stranka. To przecież pierwszej klasy zawodnicy liczący się nawet na świecie. W dniu festynu, który ma stadionowi przywrócić jego funkcję sprzed lat, rozegrano konkurencje sportowe. Jedną z nich był turniej piłkarski amatorów, który wygrała drużyna Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Urzędnicy w zaciętym pojedynku finałowym pokonali 3-2 dziennikarzy z Polskiego Radia Olsztyn. Na festynie były też inne atrakcje, takie jak pokazy tresury psów policyjnych, leśny park linowy, a dla najmłodszych zjeżdżalnia. Na ten jeden dzień stadion odżył jak dawniej. Celem tej imprezy było nie tylko ratowanie stadionu, ale również integracja osób pełno- i niepełnosprawnych. Umożliwili to organizatorzy, czyli Miejski Ośrodek Kultury oraz Warmiński Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Prezes sejmiku Tadeusz Milewski chciałby stworzyć w tym miejscu centrum sportu, a w nim m.in. ścieżki narciarskie, rowerowe, spacerowe i lodowisko. To byłoby miejsce służące rekreacji i rehabilitacji. Kiedyś byłem sportowcem, uprawiałem lekkoatletykę, tutaj całe życie spędziłem na tym stadionie właśnie. Jakoś pomyślałem o tym, żeby reaktywować stadion leśny, który by służył osobom niepełnosprawnym, sportowcom, młodzieży, dzieciom, też żeby to był arena artystyczna, bo przypomnę, może pani to za młoda, to nie pamięta tego, ale na tym stadionie właśnie występowały zespoły Aleksandrowa, Mazowsze, Śląska, Rodowicz, Czerwonej Gitary i masę różnych zespołów. I tym razem wystąpiły zespoły muzyczne, charytatywnie, na rzecz reaktywacji Stadionu Leśnego. Wśród nich była m.in. Kapela Jakubowa oraz zespół Harlem. Jak mówią muzycy, to cel, w który warto się zaangażować. To jeszcze moje dzieciństwo i to jest jedno z najpiękniejszych miejsc, myślę, do wykorzystania jeszcze w tej chwili na Warmii i Mazurach. W sensie zawsze był uznawany ten stadion za najpiękniejszy w Europie, tak mówiono przynajmniej. Natomiast potencjał jest olbrzymi, jak wszyscy wiemy, i myślę, że jak wszystkie ręce na pokład wypadną, to kiedyś damy radę. Bo jest cudowny i szkoda go. Olsztynianom również szkoda stadionu. Wielu z nich ma wspomnienia związane z tym miejscem. Ojej! Dlaczego warto ratować Stadion Leśny? No, piękne tereny. Ja jestem tutaj wprawdzie pierwszy raz, także trudno mi powiedzieć, ale no, takie festyny jak ten mogłyby się odbywać. I myślę, że piękne są, piękna zieleń. Mnie zadziwia to właśnie, bo dookoła jest dużo drzew, a tutaj trawka. No i myślę, że warto dlatego, żeby ludzie się spotykali. Dlaczego warto ratować Stadion Leśny? O Jezu, warto, bo w lesie. Raz, po drugie, to było tak pięknie kiedyś, jak ja tu byłam, rok 71, drugi, to było tak pięknie tutaj, ławeczki jeszcze w koło były i w ogóle, także warto ratować i trzeba wszystko zrobić, żeby uratować. No po prostu to jest takie miejsce, gdzie można przyjść i z dziećmi, i dorośli, i wszyscy, i ze zwierzętami, i bez, ratować. No stadion to jest nasza kolebka Olsztyna, tu było kiedyś. Sama pamiętam, jak chodziłam ze szkoły podstawowej numer 7 i przechodziliśmy te przez las. To było pięknie, cudownie. Po prostu no, trzeba to uratować. To jest nasze dobrodziejstwo. Że jako dziewczynka 10-letnia treningi miałam tu w olsztyńskim klubie sportowym milicyjnym Gwardia. I poza tym to był najpiękniejszy stadion za tamtych naszych czasów europejski w takim położeniu. I on dalej jest najpiękniejszy, mimo że go tu nie ma, jako tamtego starego stadionu. I warto oczekiwać na ten nasz nowy stadion. Mieszkańcy są pełni optymizmu. Jednak główną przeszkodą odbudowy Stadionu Leśnego mogą być bardzo wysokie koszty inwestycji. Od idei po jej realizacji może więc dzielić pomysłodawców jeszcze długa droga. Ale jak mówią, nie zniechęcają się.